Playu, ze mną jest Joachim Stoch, ja nazywam się Marcin Dąbkowski i dzisiaj gramy w Mad Maxa, grę, która swoją premierę miała 1 września, czyli tego samego dnia co Metal Gear Solid i dużo osób w ogóle ją zignorowało, a nie powinniście byli tego robić, bo to jest bardzo fajna gra. Tutaj mamy Maxa na tle swojego nowego auta. Rozpoczynamy misję. Tak, bo ja już tutaj zrobiłem intro, tutorial, taki początek już przeszedłem, gdzie tam oczywiście zdobywamy samochód, karoserię do niego. Można sobie wybrać kilka karoserii, to jest fajne. A to jest pan, nasz przyjaciel. To jest Chum Bucket. Tak, poznajemy go w momencie, kiedy chce zjeść naszego psa. To jest jakby to. No, zbieranie złomu to jest jakaś waluta do czegoś tam. No, samochód nazywa się Magnum Opus, wiadomo, pięknie. No to jest takie... To jest, ty mówię, ja sobie będę ogarniał ten złom. Tak, no Mad Max jest grą z otwartym światem i wszystko, z czego potrzeba, będziesz mógł jechać. Ma dużo mechaniki, na przykład walka jest z Batmana, jeżdżenie samochodem jest spoko i można nim walczyć. No i to jest taki po prostu open world w fajnym świecie. No, sandbox. Sandbox. No, dużo osób zarzuca mu, że ma pusty świat. No, to trudno, żeby siłą rzeczy, australijskie pustkowie. Właśnie chciałem powiedzieć, że jakby słowo pustkowia samo w sobie zawiera już taką pewną wskazówkę, że ej, tam będzie pusto. Nie? Ale no dobra, nie chcę. Ja to słyszałem raczej, że narzekanie jest na to, że są powtarzalne zadania, jakieś takie rzeczy, nie? Natomiast... No to znajdź mi sandboxa poza Wiedźminem, w którym nie masz powtarzalnych zadań. No właśnie, właśnie tak, tak. Wiele sandboxów byłoby super, gdyby nie to, że w międzyczasie wszedł Wiedźmin. Nie? No ale Wiedźmin jest jakąś tam... No to jest też inny gatunek, więc okej. No, ale powiedzmy, że poza już takimi kategoriami, nie? No, ale też nie przesadzajmy. No słuchaj, ile miałeś misji w GTA? Podjeść tu, podrzuć tego tam i tak dalej. Jakoś nikt nie narzekał na to. Tu możesz właśnie, widzisz, rozwijać swoje auto. Ponieważ ty mówiłeś, że jak ogrywałeś preview na Gamescomie, tak, to twój samochód bardzo ciężko skręcał. Tak jest. Tak, no i teraz upgrade'ami, jak go sobie rozwijasz, ten samochód, możesz w różne jakby kierunki iść z tym autem. No, jeździł po prostu jak Mustang stary, no trzeba było takie kółko wielkie zrobić, by nie umie skręcać. No, masz prowadzenie, jak się go prowadzi. Jak będziesz mu ładował, żeby dobrze się go prowadziło, wtedy będzie super skręcony. Ja słuchałem po prostu tego gościa tam z Avalanche. Z Avalanche'a, który mówi, nie, tutaj musicie mieć po prostu dużo armora, bo to są trudni przeciwnicy, nie? No, już tak nie było za szczególnie trudno, ale faktem jest, że wtedy były problemy ze skręcaniem. Zwłaszcza w jakiejś takiej większej walce. Okej, okay, dobra. No i teraz będziesz jechał walczyć. Skrotus. Tak nazywa się zły pan. Mój Magnum Opus. Bo jak koleś do ciebie mówi per święty, nie? Widać. No, już masz się do auta. No i jazda jest naprawdę super. Fajne jest to, jak on siedzi z tobą z tyłu, nie? No. Tak, tak, tak. No i też jakby, czego nie mówisz? Bardzo ładnie wygląda. Właśnie chciałem powiedzieć, że ta gra ma fajne widoczki, nie? Ona jest taka, że tak. Czasami fajnie się zatrzymać na chwilę i popatrzeć sobie na to. To jest smutny świat, nie? No, nie. Ja. Nie jest zbyt wesoły. Przy czym mimo wszystko jest to i tak trochę. O. No, to już nie będzie tak łatwo. Zabronione działanie, taranowanie. Masz, widzisz, wskazówkę. I ciągniesz. Harpun wydaje dźwięki z pada. Tak, tak, tak. A przycelowałeś dobrze? No, no, no. To musisz harpunem się wbić, nie? I do tyłu. W każdym razie, o, jaki jest ładny ten, nie? W ogóle to jest fajne. Słoneczko, taka. Znaczy on, podoba mi się to, że on trochę przypomina mi też pierwszego Mad Maxa i nie mam na myśli Road Warriora, tylko tego pierwszego Mad Maxa dystopijnego. O, popatrz, trochę ci wbiłem. Na moim koncie. Nie, który no, trzeba przyznać, że ładu i składu nie miał kompletnie. Tam taki jeszcze młodziutki, uroczy Mel Gibson jest, nie? Jeszcze nie ten wariat. Natomiast ten, właśnie bardziej... Ale może zrobimy coś innego, bo tak naprawdę jeździ jak baran. No nie, fajnie byś poszedł do jakiejś bazy pobić się z nimi, bo walka jest naprawdę spoko. Jest fajna rzecz dodana, czyli można na przykład podnieść jakąś broń, którą ktoś opuści. I na przykład tłuczesz jakichś ziomków i potem robisz mu finishera, nie? Po prostu nożem. Proszę bardzo, plomba. Piącha pirena, jak to lubię pisać tak w recenzjach.
No to jest taki Batman, tak, nie? To jest standard. Kwadratem uderzasz, a trójkątem robisz unik, nie? I to tyle. Ewentualnie jak idzie jakiś mocniejszy koleś na ciebie, robi szarżę, to wtedy R1 robisz, żeby w ogóle odskoczyć. No i zwolnienie na koniec, jak rozwalisz całą grupkę, żebyś wiedział, że już ich pokonałeś, nie? Więc tak, można też kroić, nie? Trupów. Kroić trupów. Domek, po prostu chłopak z Pragi teraz nagle. Nie, no bo słuchaj, zaatakowało mnie 5 kolesi, wyskoczyli. I tak sobie pomyślałem, a teraz skroję frajernie, nie? A się okazało, że tylko jednego mogłem, no. Niestety, a tam chyba jest koniec świata. Już tam się nie da pojechać. Nie, zobacz, no może ciekaw jestem, czy się rozwalimy, nie? No. Włącz mapę. Zaraz się dowiemy. Nie. Chyba tylko ci pękła w sam... A nie, już nie pękła. Trochę tam poszło. Nie? Już ci pan Garbaty naprawił. Pan Garbaty. No taki jest Quasimodo trochę, no. Nie, świetnie w ogóle niebo na przykład tutaj wygląda, wiesz. Weź do tyłu. Tam masz ten. A nie, jest strzałka już okej. Tak, ja mam tam kuleczkę zieloną, nie? Ja wiem, gdzie powinienem jechać. Tylko chciałem sobie tak, wiesz, może się jakieś ładne widoczki zobaczę, no nie będziemy tutaj wierzyć. Nie, widoczki są mega ładne. No. I draw distance jest daleki i w ogóle fajnie to wygląda. Tak. Znaczy jest ostre jak brzytwa ta grafika, więc chociaż tyle. Szczerze mówiąc, na Gamescomie gorzej to trochę wygląda. Wiesz co, może też była kwestia tego, że gra jest z odległości pół metra na 20-calowym monitorze. To na pewno, bo... ale wiesz, nie, po prostu mieliśmy też taki fragment, że owszem, była bardzo fajna burza piaskowa, tylko że nic nie widzisz, nie? No to mniej więcej tak jak w filmie. No burze piaskowe mają to do siebie, nie? Że nic nie widać. Popatrz, mogę mieć szybką naprawę. Aha, to nie chcę. Nie stać na naprawy. No to wiesz co, to jest w ogóle największy problem jakichkolwiek targów, preview, eventów i tak dalej, że sadzają cię z odległości, wiesz, pół metra, czyli bliżej jak my tutaj siedzimy, przed jeszcze większym telewizorem i proszę, no graj. Nie, właśnie nie, zazwyczaj to jest akurat taki... Natomiast to jest, nasi kochani widzowie, bardzo fajny motyw. Bo coś takiego też miałem na Gamescomie, tyle że tam trzeba było się balonem jakby wbić w górę i robić rekonesans właśnie za pomocą lornetki. I to jest bardzo fajne, dlatego że zwykle w sandboxach jest tak, że jak się wlezie na jakąś wieżę w Far Cry'u czy coś, no to nagle odjazd na mapę, pyk, 50 różnych tam skrzynek do zebrania. Tutaj trzeba sobie wszystko samemu oznaczyć, jakby oglądając okolice. Oczywiście to wiadomo, że to jest to samo, wychodzi na to samo, natomiast jakby mamy to złudne wrażenie kontroli, nie? O, popatrz. Jest i twój kumpel. Jest i mój kumpel. Lubię sobie w uchu. O, przed pola obozów. To możesz teraz im wjechać na chóra i ich trochę tam porozwalać, nie? Tak, myślę, że się nie ma co tutaj bawić w jakiegoś pierwszego Rambo, tylko lepiej już w późnego Rambo, nie? Tak, no w ogóle co do fabuły, to nie jest ono zbyt skomplikowane. Otóż na początku szukasz benzyny. Jedzie sobie Max samochodem i atakuje paru panów i potem koledzy tych panów atakują jego i przyjeżdża pan Skrotus i... Przepraszam, nie mogę, no mów dalej. Wiemy, co znaczy Skrotum po angielsku. Tak, mam nadzieję, że przyjeżdża pan Skrotus i pan Skrotus bije Maxa i zabiera mu samochód i to właściwie przestają być kumplami, nie? Tak można by to w skrócie. I teraz możesz to zepsuć, tą wieżyczkę. No, powiedzmy, że ci to jakoś wyszło, nie? Nie, no wiesz, to ja chciałem jego ściągnąć, nie? Bo wiesz, że możesz tak samo z wrogami robić z tym harpunem. A to w sumie było fajne, że mogłeś to zepsuć, tą prostą rzecz niby, nie? Gościom. Nie będę no przycelu do góry. On to sam robi. No. Dajesz. Albo nie. Bardzo słaby silnik, bo Max powiedział, że musi mieć 8-cylindrowy. Że to jest najważniejsze, nie? Jest czas, spróbuj. A, oni się tam alarmują. Ty, no nie mam naboju do shotguna, co to ma znaczyć? U, teraz to już w ogóle. O, stary, uciekaj. Uciekam. Chyba właśnie straciłeś samochód. A sobie widzisz, golnął, wszystko jest w porządku, nie? Ty, czemu ja nie mam żadnej broni? Co ty miałeś za po prostu tutaj... Stary, wiesz, ile osób musiałem zabić, żeby ten samochód mieć? No dobrze, no ale... Ty zdajesz sobie sprawę z tego? Jak grałem na Gamescomie, to tam mieliśmy tam, wiesz, różną taką... Jakbyś mi rysę na Golfie zrobił, to tak się właśnie... Tak się właśnie poczułem! No i proszę. Ale ja ci nie zrobię rysy na Golfie, bo nie mam prawa jazdy. No wiem, że nie masz prawa jazdy, no. Ale jak mogłeś zniszczyć mój samochód? Ja sam do jego karoserii wybierałem, no.
No takie życie, nie? W ogóle tak. Znajdziesz hajsy jakieś tam. To... Gra ma takie, powiedzmy, że elementy platformowe, jak na przykład właśnie początek, gdzie trzeba jechać po karoserię do samochodu, samochodem bez karoserii. No i mamy etap, gdzie po prostu jest masa jakichś, wiesz, przeszkadzajek, różnych takich tych. No i samochodem musisz jechać, nie? Więc tutaj unikasz i tak dalej. No taka platformówka się robi tylko, że autem, nie? Jedź z nich, widuj snajpera. Tylko please, nie zepsuj mi samochodu. No to wiesz, jak grasz na moim save'ie, no to tak mnie boli. No to trudno, nie? Czekaj, bo ja się tutaj zagapiłem, zagadujesz mnie. Dobrze, to ja będę mówił, ty nie odzywaj, tylko skup się na tym, żeby dobrze grać i wstydu nie przynosić. Nie będę mądry. No, podeślę twoim rodzicom ten filmik, to będziesz miał rozmowę potem na święta. Dawaj. No to dopiero na Wielkanoc. No i ściągaj pana. No. No coś nie bardzo. O, dobra, proszę. Wiadomo, że na biegach do przodu ma więcej mocy. Patrz, teraz taki mądry jesteś, nie? Chyba nie pociągniesz tego za sobą. No, może tak. No i już. Teraz idziesz się bić z nimi. Pan Mondrala. Wjeżdżaj na chura. Nie przeklinaj. Fajna jest też, fajna rzecz jest taka, że jak znajdziesz paliwo, bo to w ogóle w prawym dolnym rogu jest cały czas wskaźnik paliwa w samochodzie. Mhm. Jak znajdziesz paliwo gdzieś, powiedzmy masz już fulla, nie, w samochodzie, to możesz wziąć kanister ze sobą i go wozić, wiesz, tam na pacy z tyłu, bo on ci się do czegoś przyda, nie? Na przykład podłożyć go pod jakąś bramą i wysalić, nie? No, ale... to wcale nie wygląda jak Batman, prawda? O. No to wygląda jak Batman, tylko że jest krew. No i noże są. Aha. Jeszcze jakiegoś wrzaskuna dobrze. To on jest tam na górze. Wciśniesz strzałkę do góry, to się leczysz. Teraz do góry dawaj, żeby trochę rzeczy sobie podobować. Tak, woda. No właśnie coś się nie chce leczyć. Aha, gdzie on jest? Tutaj. Ciekawe, czy w jakiś fajny sposób go zabijesz. Spadł. Aha, już. No powiedzmy, że to był fajny sposób, no. Czarno-czarny. Taki zespół, no. Nie, czarno-czarny to jest twój samochód. Tak Garbaty o nim mówił. Weź strzępek historii. Aha. Możemy sobie przetłumaczyć, żebyśmy nie wiedzieli. No, to w sumie jest smutne, że na początku masz pokazane, jak wyglądało to. Ciekawe, to jest ciekawe, wiesz co, kurczę, bo tak samo jest zresztą, ten sam kasus jest w filmie, nie? Właściwie to nie do końca wiadomo czemu, co, jak, gdzie i kiedy. Jak nie znasz starego Maksa i to pierwszego w dodatku Maksa, to nie skumasz kompletnie, o co chodzi z tą żoną i córką, nie? I dzieckiem właściwie, no, powiedzmy. Tak, bo film miał syna, tutaj ma córkę, nie? Tak. Mamy przejść przez ten obóz, bo już zapomniałem. Nie, masz zniszczyć pompę paliwa tam. Masz przecież znacznik, kółeczko, wszystko. Nie, wiem, że kółeczko zielone, tylko myślałem, czy tutaj się tam jest przejście na końcu. A, panie, widzisz. No, ja się to obok widzę. W każdym razie właśnie w pierwszej części, i to też jest śmieszne, bo ta pierwsza część to nie jest taki revenge movie, w sensie, że tam 15 minut filmu i już tej żony nie ma. Tylko pod koniec tak naprawdę. Idzie burza. Kurczę, pan. Pięknie. Ej, no co za... Zepsuł mi kombosa. Jak się zapala na czerwono, to wtedy R1. Musisz uciekać, to są jacyś mocniejsi. Ale jak im sprzedasz plombę, to na przykład zabierasz mu nóż. O. I potem dobijasz nożem, przykład, tak, wiesz, tak, dźgasz, tak, nie? Tak, jak wcześniej właśnie robiłem. A tymczasem z drugi raz właśnie już umarłeś. Dobra. W grze. Czekaj, coś no. Tu mam dla ciebie, o. Co za wstyd. Zaraz tam wstyd. No. O, masz od... Checkpointy są bardzo ten często. To naprawdę spoko. Specjalnie dla mnie. Tak, to specjalny build jest, nie? Dla Joachima Snocha. No, żeby to nie było. No, ale... O, masz nóż, weź nóż. Czekaj, żeby tutaj... No,
tak, proszę państwa, się to robi. Natłukłeś im. No, taki jestem fajny. A sobie pomoże właśnie? Tak, może weź tam na górę, tu masz jakąś insygnię z Korotusa. Boję się, co to może być. Nie, po prostu je niszczysz. Burza pieskowa. Mhm. Weź wodę sobie stąd. Bo tak, życie masz chyba pełne, nie? Tak, masz pełne życie, to nie musisz pić teraz, no spoko. Ale wodą się generalnie leczymy, nic dziwnego, w końcu jesteśmy w Australii. Zabierz złom. Nie ma to jak wziąć felgę i schować do kieszeni, nie? No, bo przecież. Tutaj fela, tam jakiś garnek potłuczony, nie? Ale wieża, burza piaskowa fajnie wygląda. Tak, tak, znaczy fajnie to jak się po prostu walisz samochodem w ten. Fajnie jak jesteś gdzieś ukryty, nie? Nie musisz w niej stać, no to jest na pewno oj, super. Tam zaraz, czekasz się po prostu. Szczególnie. O, przegryw, zabierz łup. O, panie, mam jeden pocisk. Wiesz, jakbym grał w Fallouta, to takiego wiesz. Podobno jest jakaś zawartość dodatkowa w wersji na PS4, ale nie mam pojęcia, co to jest za zawartość. Tak? Tak, podobno jakieś tam, nie wiem, pewnie skórki, nie? Dodatkowe takie rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Tak, bo musisz, wiesz co, tu musisz wejść na górę, nie? Tak, tak, tam taki most był, to myślałem, że to nie wiem. Ale bardzo fajnie wygląda burza piaskowa, naprawdę spoko. Tak, nic nie widać, no. Zupełnie jak burza piaskowa. Dokładnie. Jak w zeszłym roku mi dopadła, słuchaj, tak, dokładnie. Na trasie Augustów Sience, to mówię ci. Nie, pod Ostrołęką. Pod Ostrołęką. To właśnie tak dokładnie było. Nie, to będą jacyś panowie znowu ci wyskoczą. Na przykład. Albo nie. No też dziwne. Powinni bronić wieży, tej pompy paliwowej, nie? No to może tuż przed samą pompą będą wieże coś tam. Jakiś cwaniak jest tu. I proszę bardzo. Chowam sobie do kieszeni jakiś tam wiesz. Na każdym etapie też masz jakąś ilość złomu i gra ci tam pokazuje, ile już go zebrałeś, nie? No potem jest na przykład, bo jak ja grałem w ten jakby późniejszy kawałeczek, to się przechodzi, to tam na przykład masz w ogóle całe jakby osady, które ci generują ten złom, nie? Regularnie. Generator złomu. Bo pewnie tam chłopaki jakieś zbierają po prostu, wiesz, zatrudniłeś sobie. Gdzie ty idziesz? No nie wiem, stary, nie wiem. Ale idę. Co mam nie iść? Co mam nie iść, jak mogę iść? Tylko właśnie przeciwników brakuje. Jakby się zupełnie nie wczytali, nie? Nie, no może tutaj akurat nikogo nie było, nie? No nie, jak mają... Okej, okay, dobra, będzie. Co ten koleś szafy ma na sobie? To nie jest taki co ten? Co już tam jak papa, nie? To tak? No. Nie wiem, co masz na myśli. No, że jak już, wiesz, ostatnią drogę masz przemierzyć, nie? To go widzisz? Tak. Nie. No, nie, bo masz pełen pasek życia, więc nie powinieneś go widzieć. No tam prawie pełen, powiedzmy. Nie jesteś umierający. O! Cześć, chłopaki. Są chłopaki. No i dobra. No, nie ma furiozy, ale jest furia. Będzie finisher. Karniak nożem. Widziałeś, jak pięknie? Panie. No, postaraj się żadnej plomby nie przyjąć. Ale wypełniłem to. No to jakieś dodatkowe takie są te challenge. Tak. To są punkty doświadczenia czy coś. Bo tutaj masz furię, nie? To jest jakby, wiesz. I mnożnik twój, razy 12. Oj, panie, no. No, seria ciosów 13. Fajnie się walczy. Tak, no taka jest... Faktycznie musieli ci, wiesz, miesiąc temu na Gamescomie jakiś słaby build pokazywać. No, powiem ci, że teraz lepiej wygląda, no co ja ci powiem. Lepiej wygląda i walka jakaś jest płynniejsza. Wtedy jakoś, nie wiem, no słuchaj. Dobra, zniszcz pompę i będziemy kończyli, bo tak. Tu za chwilę będzie, wiesz... Wymagania wybuch. A, panie, tutaj jest jeszcze złom. No to złom to zbieraj, nie? No wiadomo, te fele... Hajs się musi skazać. Te fele na coś się muszą, wiesz. Brawo, twój ostatni pocisk, jaki miałeś. Dobra, ale co ja mam tutaj zrobić, wysadzając je za pomocą kanistra? Musisz znaleźć kanister, podstawić go i go wysadzić.
O panie, za dużo myślenia jak na taką grę, no na litość boską. Nie obi GTA, nie? Tak, dokładnie. Gdzie jest kanister? Proszę bardzo, stoi. No i już idziesz go zanieść. Albo i nie! Jakby co to tego nie było, nie? Tutaj nie ma żadnych bugów. No. Już drzwi zniknęły. Jest okej. Ale czemu na przykład nie mogłem tych drzwi zabrać, żeby sobie złomu trochę, wiesz, nastukać więcej, nie? Bo drzwi to nie jest złom z tego... Spoko. On już jest taki, wiesz, stary. Ten Max. I właśnie dzieje się teraz. To było. Ale poczekaj, bo ja nie powiem jednej rzeczy. No. Jesteś w świecie, w którym jest mało paliwa. I niszczysz paliwa. O, widzisz, będą regularnie dostarczać złom. Czyli dobrze, ty przyjąłeś go w ogóle, ten obóz. Tak. Ale po co zniszczyłeś pompę paliwa, skoro potrzebne jest ci paliwo? To tego, stary, nie ten... Nie dyskutuj, po prostu. Tego po prostu nie jestem w stanie ogarnąć. Najważniejsze, że tutaj nie ma imperatorki furiosnej. No, 5/10 z tego powodu. 5/10, znaczy ja bym jedynkę tylko dał, nie? Po prostu never touch it again. Tak. Dobra, wróć do Magnum Opus i tym samym kończymy ten materiał, bo tak ja wygląda... Może... A to czekaj, bo ja zawsze skaczę gdzieś, nie? Z przepaści. Tak, czy w przepaść właściwie. Tak wygląda Mad Max. Mad Max gra z otwartym światem. Tak, no tutaj niewiele tak naprawdę pokazaliśmy, ale to też jest gra nie na godzinę czy dwie, tylko pewnie... No nie, to podobno przejście samej fabuły to jest 20 parę godzin, nie? Więc... No, zwłaszcza, insygnia wszędzie będziesz musiał... No w sumie nie wiem, co moglibyśmy pokazać. Jeździłeś samochodem, biłeś się z przeciwnikami i... No szkoda, że nie było żadnych gości w samochodzie, bo na przykład tam w połowie gry, no to już cię ścigają, nie? Tak, tylko że to jest tak trudne, że wyszedłbyś na lamusa, nie? Bo to strasznie ciężko się gra. Dobra, tak. Ale tam mi dobrze szło, tak? No, tam ci dobrze szło. No. Tam jak ktoś siedział w ogrodzie. Dobra, słuchajcie, to jest Mad Max, jest dostępny na PC-cie, na PlayStation 4 i na Xboxie One. Ma polską wersję językową, czyli napisy na wszystkich platformach i możecie w niego zagrać. Mi się bardzo podoba. Max jest ten drwalo seksualny, nie? Jak tylko skończę Until Dawn, to się biorę za Mad Maxa od razu. I to by... zobacz, jakie fajne ślady zostawia w piachu. To by było tyle. Plus warto też obejrzeć film, który bazuje na podstawie gry, czyli Mad Max na drodze.